Cześć, mój nowy saci kibiska. Zobaczmy, jak jest wygląda od spodu. Widzicie, to jest wszystko błoto, nie podoba mi się to. Chcę to umyć, a potem zapuścić w progi. Z przodu jest ten otwór. Oczywiście tego, który teraz sobie ogrzewam w wosku do profili od Bola. Dobra, zaczniemy to sobie czyścić. Umyję to i wam pokażę. Psiknąłem trochę wodą z lodowikiem i jakimś cleaningiem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Potem polecimy zmywaczkiem. A niech to nasiąknie. Trochę pianki. Potem spłuczemy. Dobra, proszki umyte. Coś tam widać? Jest jakiś taki czarny nalot. Nie wiem, czy to jakiś ktoś przez asfalt przejechał. To jakaś kurna konserwacja, ale wątpię, no, takie jakieś czarne, nie wiadomo co, a z drugiej strony przejdźmy. Z drugiej strony. Tutaj, tu jest podobnie, tu jest mały ubytek. W tej, w mastyce tutaj, o, gdzie to jest, tutaj trochę się podkład odsłoniło. Będę to musiał od razu zabezpieczyć epoksydzikiem i wszystkim. Ja to zrobię, a potem jeszcze pod kolorek pierdzielne. No i tylko w tym miejscu jest korek, który da się odszczegować. Wszędzie indziej nie ma takich rzeczy. Są normalnie, o, tak jak tu na przykład. Widać coś, cholera? Więc się zmieniam z niego. Może z drugiej strony. Są tutaj takie, ale nie da się ich otworzyć. Są pod mastyką, to jest dziwne. No ale tak jest. Dobra, zaraz będę zapuszczał ten wosk. Dobra, trzeba zdjąć tą gumę, bo trzeba. Jeśli nie rozpadnie. W środku powiem wam, jakby nie było tutaj żadnego zabezpieczenia. No, powiem wam dobrze chyba, że to zrobimy. Dobra, napuszczę tam dziadostwa. Tak, szczyca jest dosyć długa. Mam nadzieję, że wejdzie dosyć głęboko. Lecę najbardziej na prawo, jak się da. Dobra. Teraz do przodu lecimy z towarem. Leci dziadostwo. Wylatuje na grubo. O, z tyłu też leci. Dobrze. No i z przodu też poleci. Dobra. I dzielimy jeszcze w drzwi dziadostwo. Powiem wam, lepiej się prezentują i nie chcą uciekać. Dobra, zapodaliśmy towaru. Idziemy z drugiej strony. Z drugiej strony, tak jak i z pierwszej, wygląda, że nic nie było w tych progach. Mi się to bardzo nie podoba. Podoba mi się to oczywiście, ale co mam zrobić? Trzeba wpierdzielić tutaj woszczyk.
Dobry. Dobra, lecimy jeszcze raz z tej strony. Próbuję to puścić płaszczej. Żeby był wszędzie. No i oczywiście jeszcze w drzwiach. Chyba jak inaczej. Śpierdzę jest troszkę w drzwi, nie? Jeszcze tutaj zdjęcie to. Cyk. I teraz sam otwory. Mamy to. Wosk jest wszędzie, moi drodzy.